Halo, siemanko, z tej strony Archipel. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Euro Truck Simulator 2. I dziś wyruszamy w podróż do Elbląga z towarem ubrania 9 ton. A dzisiaj śmigamy oto takim zestawikiem. Defikiem. XF-106 chyba. No, a więc odpalamy i lecimy tylko do grypinki. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie oglądacie odcineczki. Bardzo się cieszę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Co tu się odjęli pobił? Ale widać, że jakaś promoc albo jakaś inna mapka, bo takich rzeczy to się tutaj nie zdarzają na oryginalnej mapce. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie oglądacie. Nie są to jakieś po 300 albo 5000 wyświetleń. Każde wyświetlenie dla mnie się liczy. Przygotuj się do skrętu w lewo. 40 wyświetleń też to robi różnicę w przeciągu tygodnia. Skręć w lewo. Mamy 200 wyświetleń. No to już jest sporo, jak na taki malutki kanałek. Aczkolwiek dużo się ludzi odzywa pod filmikami z miłym komentarzem. Aczkolwiek trafiają się osoby. Nie będę tu podawał zniku, bo usuwam takie komentarze, bo to jest chore. Bo nie wiem, zazdroszczą im, że ktoś ma na przykład 600 słów, on ma 0. Bo mu się nie chce dupska ruszyć, za przeproszeniem. Skręć w prawo. Nie, ja nie będę tolerował takich tych. Od razu będą zgłaszani, jak im niemiłe jest oglądać innych. A to sorry, ale no takie zachowanie to jest karygodne. Kurde, nie będzie mi jakiś typek wyzywał, bo nie podoba mu się filmik, jaka nuda. A to przecież nikt mu nie każe, kurde, wchodzić i oglądać, no. Boże. Ale po niku stwierdziłem, że też on ma nudne gry. Fortnite? Hello, co to? Nie oszukujmy się. Bądźmy ludźmi, a nie kurde jakieś wypuszczone nie wiem co. Taka młodzież, jest, no sorry, no ja wiem. Bezstresowe chowywanie dzieci. Chore. W dupach się co niektórym poprzewracało. Jeżeli będą nadal takie komentarze, ja nie będę nagrywał, bo nie będę się użerał z takimi osobami mniej inteligentnymi ode mnie. No sorry, bo to jest naprawdę mało inteligentne to, co w danej chwili ktoś wypowiada. No. Bo ja się staram, jak mogę, cały czas to staram się jakoś to urozmaicać. Jak ktoś ci przychodzi, że jest nudno i cię wyzywa od... Widocznie widać, jak jego rówieśnicy traktują. Schamuje. Schamuje. Widocznie też ma ciężko ten, widząc, że komuś zazdrości.
takich ludzi no niestety jest coraz więcej. Znaczy dzieci, to nie są ludzie, to są dzieci. Dzisiaj taka krótka traska, takie 400 km, znaczy... Krótka, 400 km to nie taka krótka. Mamy zbiornik pełny, to lecimy. O, 1280 km. My co tutaj mamy? Starogard? Chyba tak. I nawet firmy mają. Panie, o jaki fajny ten Volkswagen. Ma 3 km netto. No więc człowieku, jeżeli to oglądasz, to se wyluzuj i nie wchodź na ten kanał, jeżeli twoim zdaniem to jest nudne. Twoje całe życie pewnie jest nudne, bo nic nie potrafisz zrobić i tylko zazdrościsz innym. Sorry. No, ale takich ludzi będę tępił ostro. Wiem po rodzeństwu. Jak to jest? Nie dostajemy mana, to nie wyhamujemy. Mój brat też ma przez takich właśnie u ludzi mniej inteligentnych problemów samych. Jest jak jest. Bezstresowe wychowywanie dzieci. Kurde. Ja też byłem bezstresowo wychowywany i... Nie wchodzę do kogoś na kanał i nie wzywam cię. Aczkolwiek też powinienem teraz wejść do ciebie i powiedzieć, że jesteś taki, nie taki. Ale no nie, sorry, nie chcę się zniżać do twojego poziomu. To swoją godność mam. A tobie tylko życzę, żeby ktoś tobie teraz tak pojechał. Wtedy zobaczymy, kto będzie weselszy. U mnie jeszcze jesteś zablokowany, więc mam cię w głębokim poważaniu. Zajmę się osobami, które to chcą oglądać, a nie takimi burakami. Więc krzyżyk tobie na drogę. Tutaj w komentarzach też padła propozycja, że zamiast na kartę graficzną, choć by się przydała, padła też propozycja mikrofonu. Ale jaki mikrofon? Też jest pytanie, czy na wysięgniku, czy nie. Jeżeli na wysięgniku, no to będzie też sporo pieniążków, żeby to kupić. A już możemy się rozpędzić. 70. Jezu, już mam te 80 tysięcy przekręcony prawie ten dafik. What? Więc jak macie jakąś propozycję jakichś mikrofonów typu, nie wiem, może być na wysięgniku. Raczej na wysięgniku, bo jeżeli na ma być taki stojący, to nie. No będzie wszystko klawisze słuchać i będzie kiepsko troszkę. To już lepiej z wysięgnikiem. No jeżeli macie jakieś takie propozycje, od razu możecie w komentarzu wrzucać linki. Ja to wszystko rozpatrzę. Więc jestem skory do kupienia też. Zainwestowania trochę w audio faktycznie. Słuchawki mam, ale no mikrofon jest taki no kiepski troszkę. Co? Z jakiej paki? Ja cię cały zarobę kupię. Cholera. Chodź o co zrobimy. Ale nie wyjść. Nie. Baranie, patrz na lewo i prawo.
mnie się tryniasz tutaj. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Na rondzie drugi zjazd. Na rondzie prosto. Zjedź z ronda. Na rondzie prosto. Dziesięć tysięcy straciliśmy. Prawie 3,5 to zostanie. 6. Lepszy taki zysk niż żaden. No, nie oszukujmy się, mamy jeszcze 288 km. Łopanie. No ale taką drogą boczną fajnie się jedzie, tak. Inny teren, ukształtowanie terenu jest tak jak to w Polsce wygląda. O, migające światełka nawet są, serio. Lol, z tego dzisiaj to chyba żadnego zysku nie będzie. No jeszcze pociąg. Już przejechał. Spaczka. Szybko śmigną. Kurde, zawsze mi się z tym retarderem. Czy z dyferencją. To z dyferencją. Serio? 70 już 50? Tak to nigdzie nie zajedziemy, kolego. Ja myślałem... bo policja za mną jedzie. Ja myślałem nad tym road na mikrofonie road. No mniejsza o to. W takim na wysięgniku. O wiele łatwiej będzie. Chyba. I no, chyba lepszy jest ogólnie na wysięgniku niż taki, co stoi na biurku. No i... No i słychać każdy ten. Każde kliknięcie klawiatury. Lol, no ja się nie rozpędzę tu dzisiaj nigdzie. Kurde, za... Jak nie, to kurde wkurza. Lecimy na Poznań. I Bydgoszcz. Dobrze, że nie na Wałbrzych. Jeszcze 60 macie, barany. Kurde, nie każecie mi się... Serio. Omigam im światłami, niech się ruszą. I znowu 60. Jezu. Strasznie dużo jest takich skrzyżowań, kurde. Jeszcze ty skręć. Jedź, bo jedziesz jak jakaś poróbeczka. No te trafiki to są tak denerwujące troszkę, że piła znowu. Piła i padła. Szkoda słów. 80, a już... Chwilą 80, a to już 70. Polska, kurczę. Polska zmiennym jest krajem. Więcej znaków jak dróg. Kujawsko-Pomorskie. Już jesteśmy. 200 km to easy peasy. Ale pięknie ptaszki śpiewają. Już nie ma.
NBA. Przygotuj się do skrętu w lewo. Co za nazwa, rejestracja przyczepy. NBA. Skręć w lewo. Dobrze, że mam drogę z pierwszeństwem, to nie muszę nawet się rozglądać. Przygotuj się do skrętu, skrętu w prawo. Prawo. Zwolnij, bo zaraz znowu mandat z tego zarobię. Skręć już prawo. Nie będzie. No, jesteśmy na krajowej dziesiątce chyba już jakiś. Albo na S, nie wiem. Muszę chyba przerzucić ten ten dyferencjał. Na jedną klawiszę lewej, bo mnie zaczyna wkurzać. Serio. Na obwodnicy miasta nawet jest? Takie rzeczy, no faktycznie tylko w Polsce. Jak tu można jeździć w tej Polsce? No sam jeżdżę, ale no nie widziałem się, żeby na obwodnicy miasta było ograniczenie w terenie zabudowanym. No okej, jest teren administracyjny. Ale jeszcze to. Kira Eleison. No nóż się w kieszeni otwiera. Nie dość, że przez takiego łośka dzisiaj to mam kiepski dzień, humor. Jedź prosto. To jeszcze nie wyhamowałbym. Super. To mam dwa mandaty za prędkość i dwa mandaty za... O, mana mam. Fajnie. I dwa mandaty trzymaj za się lewej światła. Stron, a następnie skręć w lewo. Dobra. Może też już się na czerwone zapalisz. Skręć w lewo. Już ręcznego użyłem. No i tak. Kurczę. Udostępniam te linki na różnych grupach i mało osób subskrybuje kanał. Jakim cudem? Jakim prawem? Jak to się stanęło, że nikt nie zostawia subskrypcji? Łapki ok, no spoczko, wyświetlenia też idą. Jestem niezmiernie zadowolony, ale suby stoją. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobrze, już. Włączam kierunkowskaźnik. Koszalin i Grudziądz. Skręć w prawo. You again. 180 km. Kurde, strasznie się grzebiemy dzisiaj. Z górki. Teraz będzie ograniczenie do 30 na życie. Troszkę musimy pościnać. Zastanawiam się, czy te mody to są. Będą działać, czy nie? Ktoś, kto gra i na modach tych ETS 2, jakieś tam mody z tej stronki, albo z tutaj z tego. To działają one w ogóle, czy nie?
bo ja to tam nie wiem. Teraz ściągnąłem Renault Range i mi tak crashowało grę, że to głowa mała. Kiepskawo było troszkę, ale zrezygnowałem sobie. No czekam na Renault Range T tutaj. Oryginalny, już tylko oryginalny, wiem, że to jest jeszcze ho i ciut ciut. Jeszcze, ale no. Czekam z niecierpliwością. Blokada się zamknęła. Przygotuj się do skrętu w lewo. Nie no, jeszcze płatny odcinek. Ja się na jeden. Dobrze, że szef płaci, ale samo to. Po co wyszłeś na... Aha, i tam. Polska, wszędzie chcą zarobić. Jadzi it. Jadzi ciołka. Dobra. Szybko ten szlabanik w górę, bo nie mam czasu, gościu. Czas mnie nagli. W sumie no, że tu 15 km, tam 15 godzin jeszcze, więc jeszcze byśmy się przespali zaś. Pauzę wykręcili. Przygotuj się do skrętu w lewo. My chyba mamy tu pierwszeństwo. Nie, nie mamy pierwszeństwa. Skręć w lewo. Nawet nie zauważyłem. Czy ktoś jedzie z prawej, czy nie, ale nie było widać jak jest daleko. Chyba, że to był trafik, no to byśmy się nadziali nieźle. Nie będę czekał, aż się kolega zastanowi, czy jedziemy, czy zostajemy. Będę przeskakiwał z lewego na prawy, bo jakiś wielmożny pan będzie stał. No i została prawie stówka. Zwolnij, ryb szalony. Ale nas majtnęło. Damy radę? Nie damy rady. Tam musimy przyspieszyć. Nieelegancko samą prędkość zredukuje. Z prędkością może. To się nazywa dobry. Dobry samochód. Jeszcze 5 godzin pracy mamy. 5 godzin 45 minut chyba. No, prawie że. Prawie że. Ale powinniśmy się wyrobić, bo mamy co godzinkę jeszcze trasy. Nieźle. Piszcie też propozycje, żebyście chcieli zobaczyć jeszcze na tym kanale. Oczywiście. Mamy zbiereczkę na obecną GTA. ICT czwórka, nie czwórkę. Jakiś tam Need for Speed, The Crew 2, The Crew 1, jakieś tam parę części Assassinów, jakiegoś Wiedźmina 3, FIFA zaraz wyjdzie, Batman też podostawałem. No co jest? Gościu.
zapłaciłem hajsiwo, to otwierać panter bramkę i lecimy. A nie, kurczę, będziesz nas jeszcze tu trzymał. Co się, papierki nie zgadzają? Zgadza się wszystko. Nawet licznik oryginalny, a nie kręcony. Tak w Passacie albo w Polonezie. Trzymaj się prawej strony. Dobrze. Zazwyczaj się trzyma prawej strony. Zjedź w prawo. I zjeżdżamy. Skoda nama. Chodź tutaj. Pojedziesz. W ostatnim chwili skręcisz. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Jezu, jakbym wiedział, że on stanie na środku, to już sobie pojechał i nie traciłbym tych cennych minut, kurczę. Tak nie lubię z tymi trafikami jeździć. W sumie to lepsze niż na multi. Jak ci któryś przygrzmoci w bok naczepy. Albo wciągnie, że się nie nadajesz do jazdy. Jedź prosto. To jest chore. Jedziemy dalej. 50 km. Pomyślcie, napiszcie, co myślicie na ten temat, że zamiast karty graficznej kupić mikrofon albo wziąć cel, ustawić na mierze cel i na kartę i na mikrofon. Co wy na to? Ale wtedy to 5 murowanych. 5000 to nie uzbierałem. Za Chiny. Chyba, że wygrałbym w lotku, no to wtedy bym sobie kupił taki komputer. Czy wtedy to bym sobie przełożył tylko dysk. Tak to mam taki komputer za... A jakbym w lotka wygrał, to za 20 tysięcy chyba jest. Złożony. Fajnie, od razu bym go już miał. Już, te, już zaraz, o. Żartuję, ale takiego jakbym miał pieniążki, to tak, tak, to niestety liczę na waszą pomoc. A jak nie, no to przecież będzie ciężki żywot na razie. Żeby był lepsza jakość audio i grafiki. Wideo. Grafika wideo. Pamiętam wideo, właśnie dzisiaj znalazłem jeszcze kasetę starą do odtwarzania kaset z kamery. Kurde, ale kiedyś to było, a nie teraz wszystko w internecie albo się nie ogląda. Nawet ludzie... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Nawet ludzie, kurczę. Zjedź w prawo. Nie chodzą do kina, tylko wszystko w internecie teraz oglądają. Szkoda trochę, ale nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy. Skręć w lewo. Dobra, jedź już, Heniek. Dobra, tu się zatrzymał, dziękuję bardzo. Co to było?
Pan Na rondzie policjant. zjedź drugim zjazdem. Na rondzie prosto. Dobra. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Zobaczymy, jakie będzie dzisiaj miejsce parkowania. Czy łatwiejsze, czy trudniejsze. Dzięki. Trzymaj się lewej strony. Dzięki, dzięki. Trzymaj się lewej strony. O matko, jakie tu jest most ferralny. Nawet się nie spodziewałem. Cześć, Heniek. 3, 2, 1. Ogień. Też prosto jedzie. A nie, skręca. Tym przeskoczymy się raz tutaj. O! Pięknie, żeś pan to zrobił. Ale zwolnij, bo znowu lamp czerwony. Troszkę musiało przerwać złącza. No ale to tak jakoś skleimy. Zjedź z ronda. Już. Ole, blisko było. O, panie. Jesteśmy na miejscu cali, cali i zdrowi. Oczywiście. Krótka naczepa, więc powinniśmy szybko się uporać z nią. Niestety wyrzuciło mi z nagrywania, ale daleko, że szybko, żebym się zjornął, że coś mi tu nie gra. Poprawimy się troszkę. Pyk, pyk. No, pięknie. Zaliczy. Musiało być tak łatwo. Ogar, jakby to zobaczył, to by się uśmiał. I cyk. Wyłączamy, odczepiamy. No zysku tutaj nie mamy dużego. W dzisiejszym odcinku, ale trudno. Dobra, jeżeli wam się podobało, to zachęcam do zostawienia łapek, nowych widzów, do subskrybowania i piszcie tam komentarze w sprawie tego mikrofonu, czy coś. Jak tu tak? Co lepsze, czy karta, czy mikrofon? Na dziś to wszystko, trzymajcie się i cześć!